Halo, halo, dzień dobry, witam w kolejnym odcinku Tomb Raidera. O, już tu na dzień dobry jakieś mamy notatki. Bo tu ludzie gdzieś są. Zapomniałem o tym. Zlepszyłem sobie łuk. Tego wam nie pokazywałem w odcinku, no bo to nic tam nie jest jakoś. Wszystko na cztery spusty? Temu, że Rurk kazał zabezpieczyć te. Nikogo nie wpuszczamy ani nie wypuszczamy. Super wnoszącego do Ale czy zabawy. wiesz dlaczego? Jestem za niskim stopniem. Może zwiadowcy będą mogli coś nam powiedzieć, kiedy się tu zjawią. Okej, to jest nowa mechanika, która w tej grze powstała. Maskowanie błotem. Dlaczego ty przeszłaś tam? Kurczę, mieliśmy proch, który też jest potrzebny, a jeszcze go nie spotkałem. Prawie. Obstawiliśmy wszystkie wejścia. Barykady też już są w większości gotowe. Prawie to za mało. Macie natychmiast zabezpieczyć teren i pilnować, żeby nawet mysz się nie prześlizgnęła. Tak jest. Drink, 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 dowódco, drink. Jeśli można Co spytać, tam się dzieje? Co się dzieje? Drużyna zwiadu jest już w drodze. Bez odbioru. Dobra. Czy to kolego? Chcesz dostać? Chcesz dostać. Cokolwiek sugerowało, co się tam może dziać, zanim straciliśmy kontakt? W sumie, czemu by go nie dziabnąć z łuku? Jebane miejsce. Co się u diabła dzieje? Nie powinniśmy kogoś tam wysłać? Rurk wyraził się jasno. Żadnej misji ratunkowej, dopóki nie dotrą tu zwiadowcy. Od ostatniego kontaktu minęła już prawie godzina. Dowódca nie porzuca swoich ludzi. Jeśli powiedział, że mamy czekać na górze, to miał dobry powód. Okej. Dobra, super, że wskoczyła. Po prostu zeszli i się nie pojawili? Mam pomysł. Co teraz? Już tam idę. On sobie teraz przyjdzie, a my go tak dziabniemy z tej ściany, a jak? Tylko czy on idzie? Czy leci w kulki? No z twoim życiem jest nie tak. Właśnie ci odebrano. Nie no, szkoda w sumie tej strzały na niego, jak możemy go prawdopodobnie tu z dołu już tu podejść. Jest za dużo budynków. Gówno widać. Myk. I leżysz. Dobra. Dobra, teren został zabezpieczony. Teraz musimy tylko poczekać na tych zwiadowców. Czy to ci się nie wydaje trochę dziwne? Mieliśmy problemy pod ziemią, ale okupujemy się czekając na coś z zewnątrz. Wygląda to dosyć standardowo. Jeśli coś poszło nie tak, nie możemy wykluczać żadnej ewentualności. Świątynię też mamy obstawioną. Nie wiem, stary. Nadal mam wrażenie, że przeszliśmy od stanu podwyższonej gotowości w jednym miejscu do wojny po całości. Od czasu tej burzy na wszystko reagujemy nerwowo. Nic, ani się nie rozpraszam. A tu jest jeszcze siąbel. Też kurczę. Maskowany pod te skrzynie. Jak myślisz, co tam się stało? Zabezpieczamy teren. Najwyraźniej ktoś myśli, że zostali zaatakowani. Przez kogo? Nic tam nie ma. Na pewno? Czegoś tu szukaliśmy. Może to znaleźli, a może wyglądało to inaczej niż się spodziewaliśmy. Nie widzę mnie teraz, nie? To mi się nie zgadza. Co ci się nie zgadza? Lol, wytypę, ziom. Teren czysty. Ta. Zaczynamy tracić ludzi. Okej.
dobra, można. Niech to szlak poluje na nas! Przyjąłem. Znajdziemy tego, kto zatrzymał. Muszę się dowiedzieć, co się dzieje. Sprawdzam to. Jezus, to jest solo. I już się nie ma. Także mamy tutaj wolną rękę. Dobra, tędy przyszliśmy na początku. To jak dwóch by się przydało jeszcze przeszukać, bo może mają coś fajnego. Jest tutaj, w Peru. Nakazał trójcy zablokować dostęp do wykopalisk pod starym szybem naftowym. Chcesz rzucić na to okiem? Tak, sprawdzę, co znaleźli. Ja tu już jestem i zaraz. Był tutaj w Cozumel, kiedy Dominguez zabierał sztylet. Musieli znaleźć następny etap drogi do ukrytego miasta. Zaraz to będę miał obadane, tylko gdzie jest ten jeszcze jeden? Nie wiem. Wszystko pełne. Więcej nie uniosę. Okej, to dobrze w sumie świadczy. Możemy coś sobie ciekawego wytworzyć, ale dobra, lećmy tutaj. Pięk szczekana. Okej. Jesus. Co? Zeskakujemy? O nie, dobra, da się jeszcze zjechać. Okej, mamy jakąś... Nie wiem, co to jest, tam pisało. Myślę, że jakaś po prostu nowa miejscowość, czy coś. Co tu się wydarzyło? Okej, olej. To się przyda do upgrade'owania karabinu bodajże. Spoczko, tu mamy jakieś dokumenty. Może gdzieś tu będzie po drodze i tam pójdziemy. Ja może nie. Co to? O, ogień tam jest, okej. Dobra, mamy więcej procent tego czegoś tam. Przeskoczmy to jeszcze raz. I co się tutaj dzieje? Johna, udało mi się wejść do świątyni. My też coś tu chyba mamy. Widać jakieś liczby. Zaraz to wszystko wyczyszczę. To się zawali. O, nie zawaliło się. Może w drodze powrotnej. Te liczby na kolumnach wyglądają jak pierwsza połowa dat. Iszczel po lewej. Czakczel po prawej. Spoko, no tylko, że ja nie do końca wiem, jakie ty byś chciała ustawić te daty. Wesoło, wesoło z tym lawą tam na dole. Co mi to mówi? Coś mi to powinno mówić. Na to by wchodziło, ale nie do końca wiem co. To jest trójka, to jest czwórka. Tu są jakieś trzy dyski, tak to nazwijmy. 4-1. 4-1. 3 i 3 dyski, dobra, 4-1. 3 i 3 dyski. A jest jeden dysk.
I tutaj jedynkę trzeba ustawić. Dokładnie. Okej, teraz są dwa dyski. 4, 1, 3. Tylko spokojnie. A, tu się zrobiło. Cholera, powinnam to przewidzieć. Więc teraz... Próbujemy jeszcze raz, nie? Nie, dobra. A, trzeci ten się pojawił. Czyli co, to musi być dysk. Jest dobrze, dobrze. A tu jest teraz trójka. Dobra, no i powinno zadziałać, chociaż to jakoś tam nie pstryknęło. Kolejne drzwi. To musi być nieco bardziej skomplikowane. To chyba też się zawali, co? Dokładnie. Jest kolejny dysk. Dobra, tam. Mamy jedynkę, trójkę, a nie mamy tego ostatniego. Dobra, czyli po prostu to ostatnie trzeba będzie potestować. Chyba. Dobra, nie to. Może jedynka? Jakieś węże tu słyszę, to jest kurczę niepokojące. Zdecydowanie. Kurde, zagapiłem się, nie? Popatrzyłem na czas nagrania i... Ale dobra, wiemy skąd są węże. W sensie na czas, kiedy zacząłem nagranie, żeby tam, wiecie... Odcinek nie był jakiś za długi, wiem, że dopiero początek i ten, ale... Dobra, czyli wiemy, że nie trójka... Może to, a jak nie, to zostaje jeszcze... Dwójka chyba? Czyli węże są pod nami, aż normalnie mam ciary, nienawidzę węży. Okej. Okay. Co tam, Johna? Jakieś postępy? Na chybił trafił. Ja mam u siebie dwie daty. I Szczel. Wydaje mi się, że datę po lewej już gdzieś widziałem. To zdjęcie z Kozumem. Może to jakaś poszlaka? W majańskim kalendarzu długiej rachuby wszystkie daty składają się z 5 liczb. Tę liczbę uszkodzono, by wyglądała jak 13, ale w rzeczywistości to 8. To różnica 2000 lat. Gwiazdozbiory byłyby w zupełnie innej pozycji.
więc gwiezdna ścieżka prowadziłaby na zachód, gdzieś w Peru. Jak mam tu spadać? Zaraz, proszę mnie tu nie... Jaka jest misja? Nie, to są jakieś wyzwania. No i sposób na otwarcie bramy, spoko, ale... Nie, to jest podatnik. Znaleźć ukryte miasto, idź wybrzeżem na południe, aż natrafisz na różowe ryby. Potem goń za sercem węża na górę o srebrnej koronie, gdzie schodzą się bliźniaczki. No tu nie ma żadnej podpowiedzi w tym. To gwiazda Alfard, samotnik. Najjaśniejsza gwiazda na... Też nie ma żadnej. W majańskim kalendarzu długiej rachuby wszystkie daty składają się z 5 liczb. Tę liczbę uszkodzono, by wyglądała jak 13, ale w rzeczywistości to 8. To różnica 2000 lat. Gwiazdozbiory byłyby w zupełnie innej pozycji, więc gwiezdna ścieżka prowadziłaby na zachód, gdzieś w Peru. Wibruje tu pad czasami, ale... Ostatnia liczba na lewej kolumnie to 0. No jak ty to rozkminiłaś? Ostatnią cyfrą na lewej kolumnie powinno być 0. Czyli 0 to jest ten dysk? Jo. Dobra, Johna. Jaka jest ostatnia cyfra dla Chuck Chell? Dwie kropki nad poziomą kreską. To chyba 7. Dzięki. Dobra, no to mamy to. Chyba, że on się pomylił. Trzeba być na to gotowym. O to chodzi. Wow. Johna? Cześć, Laro. Tu Abi. O, cześć, Abi. Znalazłam malowidło. Zdaje się przedstawiać jakąś podróż. Wchodząc przez pysk jaguara, podążasz za wężem w stronę Srebrnego Oka. Na tej drodze widać jakiegoś pająka i orła, który leci w kierunku świątyni. Tylko nie pająki. Większość tych rzeczy nic mi nie mówi, ale pysk jaguara jest tutaj. Czyżby? Ta. Rzeźba kota, wielkie zęby. No proszę, wrócił. Lara, nic ci nie jest? Tak. To ścieżka do ukrytego miasta. Zdaje się opisywać, że... Wracam tam. Dobrze. Myślę, że to ci się spodoba. Nic tu nie mamy do podniesienia? Taka zacna miejscowa? Dobra. A jednak... Nie rozumiem, co to znaczy. To może się naucz? Okej. Czyli pominęliśmy ewidentnie jakieś tam nauki języka, które można wydobyć. Interesujące. No już był taki posążek gdzieś. Orli szpon, kiedyś już na gałęzi. Ale nie mogli zrobić tego, kurde, takiej animacji jak w Spider-Manie, jak masz jakieś ciosy. Mniej więcej to wyobraźnia działa i pokazuje, jak to będzie wyglądać, nie? Ale mogli zrobić. Jakby ktoś nie zrozumiał.
O, jest jakiś dialekt. Może teraz jesteśmy w stanie to przeczytać? Mamy trochę więcej, nie? Gdzie ten monolit? Gdzieś tutaj. O, jest, dobra. Nie rozumiem tego dialektu. Dobra. Coś musiałam przeoczyć. Czyli za mało. Wyskocz. Dobrze. Niech tak będzie. I co dalej? Gdzie mam dalej iść? Mam jeszcze ścieżkę chyba tylko tu. Tak, bo tu żeśmy to obadali, tam żeśmy obadali. Dobra, no to lecimy. Okej, to była woda. Piranie? Ja pierdzielę, będziemy się ukrywać przed rybami. Gdzie one są w ogóle? Ja ich nie widzę. Musimy trochę też przyspieszyć, no bo... A tu są. Dobra, jest tu gdzieś trawa. Żeby nas one nie zazarły, bo... Dobra, Jolo. O, chyba nas widzą. Może nie wszystkie, ale... Nie wiem, też czy dobrze idziemy. Tylko wróćmy tu do bąbelka. Boże, to jest inny bąbelek. Nie, nie wracaj tam, Boże. Aż myślałem, że coś do zebrania. Koleżanki, nie tak agresywnie. Chciałam w ogóle płynąć. Okej, czyli jednak się wróciliśmy. Dobra, weź się zanurz jeszcze raz, raczej wynurz. Idziemy w dół. Dobra, wracamy do przeprawy. O, czekajcie, tu jest jakaś skrzynka. A, to jest ta, która jest tutaj i nie mogę jej otworzyć. Dobra, wracamy do przeprawy z rybkami. Jedzonko było, także trzeba było... O kurde, ty się już topisz? Kurczę, pogubiłem się pod tą wodą. Totalnie. Nie, to jest chyba... O, tu jest przejście, dobra. Gdzie my tu? Ja pierdzielę, przecież byłem w tej trawie zasranej.
Może mi to, nie wiem, grzywka wystawała. Dobra, ale mniej więcej wiemy, co trzeba zrobić. Nie jest to jakieś trudne. Teraz myślę, że pójdzie znacznie lepiej. O, już nawet się udało przejść ten moment. Dobra, i wypływamy. I z głowy. Chyba, że się wróciłem, to będzie gorzej. Nie, chyba tu miałem wejść. Nie mam pojęcia. Dobra, dawaj młoda, ciśniemy, zobaczyć. Jest! Nie, przykro mi. Ktoś jeszcze przeżył? Chuj, nie wiem. Baza? Baza, zgłoś się, odbiór. Macie coś? Cicho, muszę się skupić. No dawaj, dawaj. Baza, potrzebuję tu natychmiast wsparcia. Ja pierniczę, predator. Nadal nie mogę. Jezu Chryste. Tutaj są! Oddział Beta, wsparcie jest w drodze. Nie podchodź! Ostrzegam! Kurwa masz, nie zbliżaj się do mnie! No już, uspokój się. Możesz nam powiedzieć, co się stało? Widziałem tylko pazury, zęby. Załatwię nas. Tylko krzyki, kości. Już koniec, jesteś bezpieczny. Są wszędzie. Czujesz się już lepiej? Musimy po prostu poćwiartować was na szczątki. Nie mam na to miejsca. Dobra, błotko się nam przyda. Jezu, wszystko pełne. Więcej nie uniosę. Stworzenia z dżungli. Nie wierzę, jak zobaczę. No. Mnie nie widać na pewno. Kci, kci, kci. Dobrze się rozglądajcie. Co to jest? Nic. Ty i ja! Tylko ty! Widzę hangar! Masz ostatnią szansę, żeby się poddać! Sprawdźcie broń, a potem ją znajdźcie! Włosy stają mi dęba. Opatrzyłaś już te rany? W garść, chłopie. Czuję, że mnie obserwują.
już, że nie masz żadnych szans? Uciekaj! Jesteśmy. 60 sekund i wchodzimy. O kurde, mał czas. Żołnierze, zabezpieczcie okolice. Są te stworzenia. I co to przede wszystkim było? Musi być jakieś wyjście. Może tam skąd przyszli. A, dobra, stąd można w tym skoczyć. No w sumie z nimi chyba nie musiałem walczyć nawet. Nie, tu nigdy nie doskoczy. To co z to wejście? Cóż tu chodzi? Coś z tym drzewem będzie wspólne górę, co? Więcej nie uniosę. To fajnie, bo wcześniej tu nie chciała wskoczyć. Boże, wszędzie ciała. Te stworzenia ich zabiły. Ale dlaczego? Johna, Abby! Cześć, Lara. Coś widziałam. Na ludzi trójcy poluje jakieś stworzenie. Że co? Wydawało syczące dźwięki. Poruszało się tak szybko. Laro, to brzmi jak legenda o Pisztako. Robisz sobie z nas jaja? Nie, wiem co widziałam. Właśnie wracam. Nie mam na to miejsca. Dobra, w sumie zaczynaliśmy przy ognisku i przy ognisku też zakończymy. Zobaczymy w kolejnym odcinku, co się będzie działo. Póki co dziękuję za uwagę, do usłyszenia. Hej, hej.